Cześć! W tym odcinku opowiem, jak podłączyć urządzenia takie jak laptop, tablet czy smartfon, aby osiągnąć na nich jak najlepszą prędkość światłowodu 600, 300 i 100 megabitów na sekundę. Te prędkości obsługiwane są przez trzy modemy: Fanboxa 3.0, 2.0 i Liveboxa 3.0. Aby uzyskać maksymalną prędkość światłowodu 300 i 600 megabitów na sekundę, podłącz modem przewodem z komputerem wyposażonym w kartę sieciową Gigabit Ethernet. Jeśli masz opcję 100 megabitów na sekundę, wystarczy starsza karta Fast Ethernet. W przypadku połączenia bezprzewodowego sytuacja nieco się zmienia. Zacznijmy od Fanboxa 3.0. Ma on Wi-Fi umożliwiające osiągnięcie prędkości 600 megabitów na sekundę. Aby taką prędkość uzyskać, Twoja karta Wi-Fi w urządzeniu powinna być w standardzie AC866. Niektóre karty AC nie obsługują tego standardu, wtedy maksymalnie uzyskasz 270 megabitów na sekundę. Fanbox 2.0 ma Wi-Fi umożliwiające osiągnięcie 270 megabitów na sekundę. Aby taką prędkość uzyskać, Twoja karta Wi-Fi w urządzeniu powinna być w standardzie AC. Jeśli natomiast masz kartę, która pracuje w paśmie 2,4 GHz, wtedy maksymalnie osiągniesz 70 megabitów na sekundę. Dla Liveboxa 3.0 bezprzewodowo maksymalnie osiągniemy od 100 do 150 megabitów na sekundę, pod warunkiem, że używamy karty Wi-Fi w standardzie N5 GHz. Jeśli masz kartę w standardzie N 2,4 GHz, to osiągniesz na niej maksymalnie 70 megabitów na sekundę. W przypadku Liveboxa 3.0 warto zatem łączyć się przewodowo, o czym mówiliśmy na początku. Jak widzisz, rodzaj karty sieciowej i sposób połączenia komputera z modemem ma bardzo duży wpływ na prędkość. Na dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.